Siema, siema, ja jestem Dragon, a to jest kolejny film z War Thundera. I to nie jest film instruktażowy, to nie jest poradnik, to jest tylko takie... To jest takie luźne latanie połączone z częstotliwym lamieniem. Ale nie, o co mi chodzi? Często w tej grze ludzie nagrywają po prostu to, co im tylko wychodzi. Ja nagrywam to, co jest w czasie rzeczywistym. Po prostu wychodzi mi, okej, okay. Nie wychodzi mi, też okej. Okay. War Thundera traktuję bardziej jako grę, tylko z której można się pośmiać. Chociaż nie zawsze, bo też wiele mnie nauczyła. Ale okej, okay. Dosyć zbędnego pitolenia. Dzisiaj, żeby była taka jakaś różnorodność, to wybrałem sobie Schwabów. Kaizen Eisen. Dzisiaj Niemcy. U Niemców zbyt dużo tutaj nie mam. Które to są tiery? Nober 5330 widzę, 37. Niemcami to już chyba nie grałem ponad pół roku, jak nie więcej. Nawet nie pamiętam dobrze, jak się nimi gra. No i właśnie dlatego teraz zagram. Wiem tylko, że dobrze mi się latało na pewno Messerschmittem F1 i Foczką. I bardzo polowałem, żeby odblokować Foczkę chyba A8. To było FW190 A8, jak dobrze pamiętam. Ale no nie odblokowywałem jej, bo naprawdę Niemcami gram tak rzadko, że nie wiem. Okej, co tutaj jest? Odległość celowania to mi niepotrzebne, bomb żadnych zbędnych nie ma. Można lecieć. Niemcy zazwyczaj wykorzystywali przewagę wysokości. A jak to zwykle bywa w War Thunderze, szczególnie jeszcze na arkadówce, to tutaj przewagę wysokości mają tylko ci, którzy lecą bombowcem albo którzy rzeczywiście chcą wyrwać pojedyncze jakieś fragi. Więc tak, ja nie będę się pchał tam do przodu, od razu siebie zwolnię, bo to nie ma najmniejszego sensu, jeżeli chcę cokolwiek ugrać oczywiście. Sobie poczekam, aż oni sobie tutaj podlecą, na pewno... Nie no, to są akurat ich bunkry i tam cele do zniszczenia, więc to na pewno będą bronić. Nasze są tam gdzieś chyba? Nie. Nie pamiętam, gdzie już są nasze. Zresztą mogę zobaczyć. Tak, nasze są w całym tutaj obrębie. No ich zresztą też. No i tak, pierwszy leci. To jest chyba King Cobra. I ja z King Cobrą nie będę walczył tak od razu. Tylko poczekam, aż ktoś ją właśnie lekko uszkodzi i polecę sobie za nią. I dostałem asystę. Podoba mi się ten dźwięk silnika, posłuchajcie tego. Jeszcze może z tej kamerki. No i mamy jakiegoś Japończyka. Czy za nami nikogo nie ma? Nie ma. Góra jest czysta. I tak, wpuściliśmy ich teraz trochę tutaj. Tych dwóch tutaj nasi będą likwidować, to są obydwa bombowce, ruski i amerykański, ciężkie, więc na pewno zaraz ich już nie będzie. A ja tutaj chciałem się bardziej skupić na myśliwcach, ewentualnie trochę tego AI porozwalać, czyli tej artylerii, o ile mnie jakaś nie zniszczy. Okej. Dobra, zawracam trochę, bo to nie ma sensu, żeby się tam pchać. Widzę Mustanga, jakiegoś Iła chyba i King Cobra. Najbardziej tej King Cobry, cholera, nienawidzę. Tam nasz jeden był. No jeszcze Spitfire. Spitfire czy się rzuci na naszego czy nie? Oto jest pytanie. I czy Spitfire przypadkiem nie poleci na mnie? Ten jeden Spitfire już leci na mnie.
Dobra, gdzie on się tu pojawił? O ty! Skurczybyk jeden, wiedziałem, że... No, tak to się niestety kończy. I widzicie, znowu jest jedna sytuacja. Nie byłem tutaj sam, bo był minimum jeden, który z mojej drużyny, który mógłby mi pomóc. I oczywiście wyjebka totalna, jakbym był jakimś niewidomym, znaczy nie niewidomym, tylko niewidzialnym samolotem. Tam jest ich pełna chmara. Tutaj tego korsarza można by spróbować, tylko że przez te 3 no, kilometry już go ktoś zniszczy. Ewentualnie tu dwójka, tylko boję się o jego strzelców, że bardzo szybko się mną zajmą. Chociaż mógłbym wykorzystać Boomen Zoom, który u Niemców dosyć dobrze działa i chyba tak zrobię, o ile mi go ktoś nie zabierze. Ale on jest cholernie szybki, panowie. No, spiernicza mi jak nie wiem co. To spróbuję jeszcze tak go dorwać. O, może coś takiego. O, skubany. Akrobację robi, jak chyba się rozbił. No. B-25. Zbyt mocnych strzelców ma, więc... Chociaż lekko uszkodzić go, czemu nie? Dobra, wywaliłem na niego całą amunicję. Muszę się przeładować. Dobra, jeszcze działko tylko. I foczka! No, foczka się mną nie interesuje. Chodź. Asysta, kurde. To jest jak dziewiątka. Cholernie mocne działka ma. O kurde, ktoś go ładnie zdjął. Rycerz. B-17, P-38. P-8. Trochę go uszkodzić mogę, bo nie wiem, czy go zniszczę. No, ale nawet go nie dogonię. Dobra, widzę, że tutaj to nie ma zbytnio nic do roboty, więc wypadałoby trochę tam polecieć, ale znowu, ja tam polecę sam. Zjedzą mnie jak trzeba i tyle z tego będzie. Nie ma tutaj zbytnio żadnego pojedynczego, który byłby w miarę blisko. No ewentualnie ten Tempest, ale Typhoon jest też za blisko trochę. No, Tempest to jest już nawet zbyt blisko. Zaraz podleci do mnie Typhoon. No tak, i przy okazji zdjęła mnie foczka. Ja mówię, Niemcami tak dawno nie grałem. Już nawet nie pamiętam, jak się nimi lata. To teraz może dla odmiany... Na pewno nie będę brał tego, bo to jest włoski samolot. Ma battle rating 1.7, więc... Nim się nie będę pakował, ale tą foczkę bym wziął. A piątkę już raz leciałem, to teraz wezmę A1. Może tak B-25. Tam coś się dzieje. Nie no, nasi się na niego rzucili, więc... Chyba, że ewentualnie trochę można go uszkodzić. No ale jak skręci, to mi ucieknie. Chyba, że skręci w moją stronę. No dobra, może go trochę uszkodzę. Asysta. No a widać, w tym odcinku będą same asysty.
przy okazji praca zespołowa. 4 asysty, 2 zgony i 0 killów. Jak to się dzieje? To ja nie wiem. A wiadomo, to wina też pilota. Co to jest? Jak 9. No dobra, jest samotny, więc można się na niego porwać. Tylko niech nie próbuje lecieć na czołówkę ze mną, bo jak mnie trafi, to mnie zje i wysra przy okazji. No, wreszcie mamy pierwszego fraga. Eureka! Może coś jeszcze się trafi. Spitfire, drugi Spitfire, Corsarz, Cobra. Oh my god, ich tu jest za dużo, ich tu jest za dużo. Spitfire. I zniszczony, no tylko że przy okazji on też mnie zdjął. Ale dobra, dobra, ludzie, mamy 2 fragi i 4 asysty. Na razie jeszcze tragedii nie ma, ale dupy też nie urywa. O kurde, poszło. Została mi A5 i ten Messerschmitt E3. Dobra, wezmę go. Co tu jeszcze? No, nieciekawie tutaj wygląda. Zbyt mało celów zniszczyliśmy. Ja nie lubię latać bombowcami. Po prostu... Zazwyczaj nie zajmuję się celami, tylko tymi, którzy te cele niszczą nasze, nie? I po prostu chcę ich zdejmować. Nie wiem czemu, jakoś nie lubię bombowcami latać. O, nie, panowie. Tylko nie utrata. O, zniszczyli go. No i zaraz przegramy chyba. W sumie to już końcówka, więc mogę wlecieć w sam środek, co mi szkodzi. No i mnie zniszczył niestety. Ponieśliśmy klęskę. Wracać do bazy. 2 fragi, 4 asysty, 1 AI i niestety 4 zgony. Dobra, ludzie. Ta bitwa to zbyt dobrze mi nie poszła. Ale tak. O, odblokowuję sobie Dorniera. Nawet sam o tym nie wiedziałem. Już nawet nie pamiętam, co ja tam badałem. Dobra. Ja sobie polecę jeszcze jedną bitwę. Także słyszymy się za chwilę w kolejnej bitwie. Siema, już jestem z powrotem. I na start tym razem wziąłem sobie Messerschmitta F1. W tej misji mamy, co mamy do zrobienia. Chyba mamy zająć lotniska. Coś mi się tak zdaje. Tak, chyba tak. I to będzie dobra okazja, żeby nad jednym lotniskiem czatować i czekać po prostu, aż wrogowie będą chcieli nam przejąć i po prostu po kolei ich likwidować. Tak, tutaj będę zajęcia. Może sam bym wylądował? No już jestem za blisko. A gdzie jest reszta ludzi? Nie moich, tylko wrogowie, gdzie są? No dobra, można w sumie by się pokusić. No chyba, że tamten wyląduje. Ale tak, już chyba zajmą. No pewnie, że nie pozwolimy. Durnier, pierwszy, drugi... Co wyłamie się pierwsze? Ja sobie będę tak krążył nad tym lotniskiem. M410. To jest chyba ten samolot z tym działem zajebistym. 50 mm czy ileś? P61 to była... Co to było? Spitfire... Nie wiem, czy go wymanewruję. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy Spitfire'y były lepsze w manewrze od Messerschmittów. Ale wiem, że na pewno ma już dobrą pozycję. No, ta F1 tak średnio się zbiera. Jakieś tam trafienie. On chce mnie tutaj przyciągnąć do swoich i zaraz ktoś na mnie siądzie.
ale też nie chcę z drugiej strony go odpuszczać. Trafienie. Jakbym mu tak zabił pilota, to by było fajnie. Gdzie on jest? Tu jestem. Aj, mi ktoś go zdjął. No tak, tak myślałem. Kto to był? Nie wiem, nawet nie zobaczę. Ujebał mi skrzydło tak, że już no nie ma szans. P-51, Mustang na dzień dobry. Nie dość, że za gościa zgarnąłem tylko asystę, to jeszcze sam zginąłem, ale dobra. Może chociaż ze dwóch ustrzelę. Dobra, niech będzie A5. No, oni trochę ostrożnie widzę do tego podchodzą. Likwidują nam statki też. Gdzie są nasze statki? Tutaj wszędzie. Jezu, jak się na tą fokę rzucili. A tutaj Messerschmitta mamy. Chodź, 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 jesteś potencjalnym fragiem dla mnie. No i elegancko. Dobra, dobra, teraz nie za szybko. P-38. I zniszczony. No tylko, że on też mnie zdjął. Jeszcze jak teraz bym coś zdjął, to by był naprawdę hardcore. Kurde, nie dałem rady. Ale dobra, dwa fragi są na foczkę. I teraz weźmiemy sobie właśnie A1, bo fajnie się... Ale nie, możemy jeszcze raz A5. Dobra, biorę A5. Kosimy, trzeba nadrobić straty. 2-2 i jedna asysta. Najbardziej mnie martwi to, że przegrywamy lekko. Niesamowicie błyskotliwe teksty są tego komentatora, czy jak to się tam nazywa w tej chwili. Dobra. No kurde. Tutaj mamy jakąś foczkę i zniszczona, kurde. Dobra, zajmiemy się tym Japońcem. Boję się tylko o korsarza. Więc zajmijmy się korsarzem. O ja cholera jasna. Skubaniec jeden. No nie, no tego to wybaczyć mu nie mogę. Kurde, tak kiepsko mi idzie ostatnio. Pamiętam, że kiedyś te bitwy lotnicze naprawdę dobre były. Zgarniało się po 12, po 15 fragów. A teraz to naprawdę się to zepsuło. Chociaż to może też fakt, że długo nie grałem, ale... Pamiętam, że u mnie zawsze było tak, że po dłuższym czasie jak siadałem, to zazwyczaj dobrze mi szło. Gin! Tylko trafienie. O nie, 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 nie. W górę, panowie. Asysta, tylko. Co dzisiaj z tą asystą jest? Dobra, kto tu pierwszy się pojawi? Korsarz. To chyba ten, co mnie zniszczył. Nie daruję ci tego, ziomek. Tylko niech ten Mustang go nie zniszczy. Kto go zdjął? No ja pierniczę. R2. Co tu jeszcze jest? Mustang. Mustang będzie lądował? Będzie chyba. Tak, tylko że już go zdjęli. Dobra, zdjęty. PBJ-ka zdjęta i foczka jeszcze została. Mogę w sumie ją trochę pogonić. No, zderzyli się. No dobra, na razie mamy czysto nad tym lotniskiem.
Jedno tam utrzymujemy i tutaj nam tego raczej nie przejmą. No za dużo nas tutaj jest. No jeszcze nasz ląduje, więc gorzej tylko z tymi statkami, które nam niszczą. Na zasadzie wszystkie już nam zniszczyli. 15 tylko ich zostało. No dobra, przenosimy się chyba tam. No i tak wysoko to ja chyba nie podlecę. A może? Ale go nie dogonię. Nie, nie ma szans. O kurde. Fuck. Noż ja pierdzielę. O mój Boże. Ciężko tutaj się nie denerwować. Spinasz się na kogoś, żeby go zdjąć. Wszyscy w odległości 4 km, odwracasz się, nie macie. Spod ziemi wyrastają dosłownie. Jak to wygląda? 3 do 4. Kurde no. Takich statów kiepskich naprawdę nie miałem już dawno. A dobra, mówię. Pokazuje to, czy niezależnie od tego, czy jest dobrze, czy jest źle. No to nie ma sensu, żeby pokazywać tylko dobre bitwy. Wiadomo, ludziom się to też podoba, ale... Warto pokazać całość, jak to wygląda. No tutaj wiadomo, że go zdejmą. Siema, ziomek. Chodźmy, serczmy. Kurde, szybki dziad jest. Potrzebuję wsparcia. No, dawaj, dawaj, dawaj. Atakuję wroga. W ogóle go nie trafiam. O, i go ktoś zniszczył albo się zderzył. No, mam przeładowanie działka. Korsarz znowu. Nienawidziłem te korsarze, naprawdę. Widzę, że nie mogą sobie nim rady dać. Pewnie jak podlecę, to zaraz go zniszczą. Trafienie tylko. Asysta. Kurde, dzisiaj bazujemy tylko widocznie na asystach. 3 asysty, 3 zniszczenia, 4 zgony. Chociaż jeden frag to by się jeszcze przydał, żeby chociaż wyrównać to. O, ale wygrywamy, to jest fajnie. Tutaj jakaś foczka się chyba podnosi. O kurde, ładnie się rzucili na to lotnisko. Nie! Może Dorniera? Zniszczony. Boję się, że coś tutaj właśnie na mnie siądzie. Co wyrównałem, to od razu mnie zniszczyli. Dobra, co tam jeszcze mamy? Kurde, ostatniego tego Włocha. No dobra, może akurat nim coś ugram. Matko, 4 do 5. Co się stało z tą grą? Kiedyś mówię, fragi się zgarniało jeden za drugim. Teraz tylko się obrywa. No ale wygramy tą bitwę.
Znowu niestety się nie pokazałem. Ale mówię. Trudno. Tak też bywa. Jakie on ma działka w ogóle? Teraz nie sprawdzę tego. Może tą foczkę, może tą foczkę. Byleby żadna nie próbowała lecieć ze mną na czołówkę. Dobra, jeden zniszczony. Tego trafiliśmy. Poczka się... O, jak ładnie nam zaliczyło. I jeszcze na koniec takim akcentem sobie podrobiliśmy staty. Podreperowaliśmy raczej, sorry. No ale już oczywiście zdjęty. No dobra, ludzie. Ja wracam sobie do hangaru. Co tutaj było? 6 fragów mamy, 3 asysty, 36 trafień. No tak średnio jak dla mnie. Ale mówię, pokazuję wszystko jak leci. Nie biorę tylko tych dobrych bitew, bo musiałbym cały czas siedzieć i wybierać tylko te najlepsze. A mówię, dawno w to nie grałem i różnie w tym bywa. Pamiętam, że niektóre bitwy... Pamiętam, że mój rekord ogólnie na arkadówce, na samolotach... To było chyba 17, czy... Tak, 17 fragów. 17 fragów w jednej bitwie dwoma albo trzema samolotami. Nie, dwoma chyba. Dwoma. To był mój rekord, jak pamiętam. No, jakoś tak. No dobra, to by było na tyle. Ogólnie planuję teraz nagrać coś, pewnie jakąś bitwę pancerną. Nie wiem tylko jaką nacją. Pewnie wezmę sobie ruskich, bo bardzo często jeżdżę ruskimi. Potem wezmę się za Niemców, bo chciałem sobie odblokować Panterę chyba, tak, Panterę pamiętam, że odblokowywałem. No i przegraliśmy, kurde. No dobra ludzie, to by było na tyle, dzięki wam za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie, trzymajcie się.